Hejdzie, witajcie, z tej strony Gladhis, zapraszam was bardzo serdecznie na materiał z gry żadnej. Znowu gramy sobie w, jeśli mogę to nazwać, rzeczywiście gramy w same quizy, czyli bardzo fajna stronka. Co byś wybrał? Chcieliście trzecią część, więc jedziemy z trzecią częścią. Chcieliście w miarę często, więc nie wiem, 3 albo 4 dni chyba minęło od poprzedniej. Mam nadzieję. No, przejdźmy już sobie do rzeczy. Także polecaliście mi jakieś różne i tak dalej, ale no umówmy się, że quizy, które mają 5 pytań, to nie są quizy zbytnio na odcinek, tak? Bo coś takiego zrobię dosłownie w minutę, więc średnio, dlatego mam dwa quizy znowu, teraz razem mamy jakoś 30 pytań. Standardowo możecie oczywiście pisać, czy tak jakby wybraliście mniej więcej te opcje co ja, czy jesteście znowu skrajnie odmienni, czyli wybieraliście zupełnie inne opcje, czy tak troszeczkę pół na pół. Ja widziałem, że zdania są mniej więcej podzielone, ale może w różnych ankietach będzie różnie, więc tym razem 20 pytań, co byś wybrał, bez żadnego tematu. Jeśli będziecie chcieli tematyczne, czyli na przykład co byś wybrał i na przykład samochód edition, czy nie wiem, co byś wybrał, komputer edition, gry edition, nie wiem, cokolwiek innego, dajcie znać w sekcji komentarzy, a na pewno wezmę to pod uwagę, szczególnie jak wasz komentarz będzie miał troszeczkę łapek w górę. Także co wolisz, również jeszcze zanim zaczniemy, zapraszam na mojego Instagrama, dziękuję serdecznie. Co wolisz? Zrobić pięknie zdobione ciasto, smakujące gorzej niż wszystko, średnio, zrobić bardzo brzydkie ciasto, smakujące lepiej niż wszystko, albo zrobić ciasto nie za ładne, nie za smaczne. Szczerze mówiąc, niepotrzebny jest mi wygląd, bo kiedyś za dzieciaka miałem tak, że rodzice kupowali ciasto, to ciasto wyglądało, jakbyście wzięli dosłownie, nie wiem, trochę bezy, trochę, nie wiem, rodzynek, trochę kremu, trochę czegoś. Wrzucili to do miski, zmiksowali łyżką i tak wyglądało mniej więcej ciasto, więc ale było bardzo dobre, więc mogę powiedzieć, że zrobić bardzo brzydkie ciasto, ale smakujące lepiej niż wszystko. Więc o, 78%, proszę bardzo. Kogo wolisz spotkać? Margaret, ulubionego youtubera, Justina Biebera. Jakbym miał opcję nikogo, to bym wybrał nikogo, bo nie mam ani ulubionego youtubera, ani nie słucham Justina Biebera, ani Margaret, więc z dwojga złego może znalazłby się jakiś youtuber. Czemu by nie? O, więc proszę bardzo, 82%. Dalej mamy. Co wolisz? Psy, jasne, że one, koty górą. To zależy na pewno od samego zwierzaka, czy zwierzak jest fajny, czy niefajny. Moi rodzice mają kota, który jest mega fajny, mega przyjemny, mega potrafi się zachować, ale mają drugiego kota, który jest odmienny, niestety, nie potrafi się w ogóle bawić, więc zależy, ale na pewno lepsze mam jakieś kontakty i jakieś te, powiedzmy, wspomnienia z psami. No, 70%, całkiem nieźle. Jednak bardziej chyba popularny zwierzak w domu, tak przynajmniej mi się wydaje. Co wolisz? Pewnie, że pomidorówkę grzybową, pieczarkową, rosół zawsze najlepszy, coś innego. Zależy, czy mówimy tylko o zupach, czy jak. Zakładam, że tutaj są tak jakby zupy, pomidorówka, grzybowa, pieczarkowa, rosół, więc zakładam, że zupy. Zup nie jestem jakiś, nie wiadomo jak wybredny czy coś, ale nie jem też jakoś super często, więc wybiorę rosół, bo rosół jest taki dosyć taktyczny, dobry, więc czemu nie. Co wolisz? Multikino. Najpierw przeczytać książkę, potem obejrzeć film. Kuszące, ale jednak wolę najpierw obejrzeć film, potem przeczytać książkę, a najlepiej jak była opcja C, obejrzyj film, a potem już nawet nie czytaj książki. Więc myślę, że byłoby 50 na 50, jestem w szoku, wow, no ja akurat nie lubię czytać książek, ale myślę, że nie tylko ja, skoro to jest 50 na 50. Co wolisz? Popcorn z solą, tak, to jest pyszne, popcorn z karmelem, uwielbiam. Więc myślę, że standardowo z solą jednak. O, nie ma aż takich fanów z karmelem, za słodki jest, nie? No, testy na drugim kanale były, jeśli ktoś nie widział, to zapraszam. Co wolisz? Pepsi, Coca-Cola. No ja wolę Pepsi z tego względu, że jest opcja Pepsi cytrynowej. Więc jak najbardziej. Ja też widzę, że mniej więcej jest pół na pół. Co wolisz? Narysować najładniejszy obrazek, jaki w życiu udało ci się zrobić, po czym go wyrzucić. Narysować najbrzydszy obrazek, jaki ci w życiu udało się zrobić, ale po czym go powiesić na ścianie swojego pokoju. Myślę, że jednak artystycznie bardziej bym się spełnił, jeśli bym narysował coś naprawdę pięknego. Co wolisz? McDonalda, Burger Kinga czy KFC? A dlaczego jest tylko Burger King i McDonald's? A czemu nie ma KFC? Z dwojga złego nie mam zbytnio wyboru. Wiem, że Burger King jest na pewno trochę zdrowszy i tak dalej, z tego co miałem okazję porozmawiać z osobami, które pracują tu albo tam, ale wiem, że też czasami jest coś takiego, pewnie też macie coś takiego, że siedzicie w domu i mimo, że macie mnóstwo dobrego jedzenia w domu, to myślicie, alem sobie zjadł takiego hamburgera z McDonalda, takiego, a jednego, dosłownie. Więc mimo wszystko wybiorę Burger Kinga, widzę, że mnóstwo osób McDonalda, tylko ze względu na troszkę bardziej zdrowe jedzenie, jeśli chodzi o to. Co wolisz? Lidl, Biedronka.
Częściej chodzę na pewno do Biedronki, nie ze względu na, nie wiem, jakość, ceny, po prostu jest bliżej. Lidl mam jeden w mieście i jest w miarę daleko, więc no po co jeździć, tak? Co wolisz, KFC czy McDonald's? No tu wybiorę sobie KFC, bo wolę sobie zjeść dobrego kurczaka niż jakiegoś burgera, to szczerze mówiąc. A teraz tak, czy wolę być mądry, albo wolę szaleństwo, bycie szalonym w pozytywnym znaczeniu? Chyba wolę być mądry, jestem bardziej taką stonowaną osobą, tak myślę. Jak myślicie? Też tak myślicie? Nie wiem. W sumie nie wiem, co wy o mnie myślicie, ciężko czasami stwierdzić. Jak sądzisz, dobrzy ludzie są naj, wolę miłych ludzi są mega. Dobrzy ludzie, mili ludzie. Dobrzy, mili. Zależy w jakim znaczeniu, nie wiem, wybiorę cokolwiek, bo to nie będzie miało zbytnio większego znaczenia, ale okej. Okay. Co wolisz? Nagrywać na YouTubie i mieć fanów? Brzmi po części trochę jak moje życie. Nie wiem czy fanów, bo strasznie nie lubię określenia fan. Fanem ktoś się może mianować, bardziej widzów. Bo jakby nie patrzeć, no ja nie mogę powiedzieć, że mam, nie wiem, 650 tysięcy fanów na moim kanale na YouTubie, bo tyle jest subskrypcji. Nie, jesteście jako widzowie. Jeśli ktoś chce się mianować fanem, to może się mianować fanem. Tworzyć quizy, na same quizy mieć obserwujących. O, da się tak? O, to ciekawe, nawet nie wiedziałem. Mieć obserwujących na Instagramie. Tu zawsze są małe braki, jeśli chodzi o obserwujących na Instagramie. Ale jeśli chcecie, to mój Instagram macie w opisie. Nazywam się Gilathis. I możecie pójść nadrobić to. Czemu nie? To wtedy będę mógł na razie nagrywać na YouTube i mieć fanów, a w przyszłości w sumie to nie. Już nagrywam na YouTubie, już mam fanów na YouTubie, fanów, widzów, więc mieć obserwujących na Instagramie. Bardzo bym poprosił. Bardzo, bardzo. Arigato. Z góry dla wszystkich, którzy dadzą. Więc to. Co wolisz? A to jest znaczek Musical.ly? Czego to jest znaczek? Nie no, nie wiem. Szczerze mówiąc, Instagram, a co to jest? Chwila jeszcze, co wolę? Aha, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, same quizy. Same quizy bardzo rzadko korzystam, Snapchat w ogóle. Instagram? Spoko, ja tam tylko w sumie zdjęcia i posty. Facebook ultra ucina zasięgi, więc chyba z wszystkiego YouTube jakby nie patrzeć. No i większość osób również tak jest. Co wolisz? Bycie gwiazdą filmową, piosenkarzem, piosenkarką? Szczerze, na YouTubie trochę jak powiedzmy działam, to bardziej tak jakby jestem taką, nie wiem, gwiazdą filmową. Oczywiście nie czuję się jak gwiazda, jestem zwykłym człowiekiem, tak samo ja chodzę kupować bułki jak i wy, więc nie traktuję się jak nie wiadomo kto, jestem na tym samym poziomie co wszyscy. Tylko tyle, że no ja po prostu robię na YouTubie i tyle, to nas różni, bo chociaż część z was i tak robi na YouTubie, o czym ja w ogóle gadam. Gwiazdą filmową, ale bardziej no jestem z filmem tutaj powiązany niż bardziej z piosenkarzem, mimo że też głosem pracuję nawet w tej chwili i mnie słyszycie przez swoje słuchafony. Tak, piosenkarzem, piosenkarką raczej powiedzmy nie jestem, bo nie chcielibyście tego słyszeć. Więc jeśli miałbym szczerze mówiąc wybierać, to bardziej bym się chyba odczuwał w byciu... to jest ciekawe pytanie, bardzo ciekawe, bo z jednej strony występy sceniczne, umiejętność śpiewania, wykorzystania tego w różnych okolicznościach, z drugiej strony bycie gwiazdą filmową, też całkiem spoko. Dobra, wybiorę jednak, wybierzmy tą muzykę. A Google, co wolisz, Microsoft Edge, Google czy Chrome? Ja nie zrozumiałem? Dobra, może ja nie zrozumiałem. Co wolisz, owoce czy warzywa? No oczywiście, że owoce. Większość osób 4% na warzywa. Jak sądzisz, pomidor to owoc, warzywo? O Boże, była jakaś zasada, coś tam z pestkami i tak dalej. Nie jestem pewien, kliknę owoc. Dobra, warzywo, nieważne. Nie pamiętam totalnie. Wiem, że coś tam było, że z pestkami czy coś takiego, bo ktoś tłumaczył, że tam nie może mieć pestek, ale z drugiej strony jabłko ma pestki, jakby można powiedzieć, nasiona, cokolwiek. Zaraz wyjdę, że w ogóle się totalnie nie znam na niczym, ale to będzie dopiero cringe. Za to w warzywach mamy marchewkę, która w sumie zbytnio nie ma, ale znowu jest na przykład papryka, która znowu ma te nasiona. Już się dawno wkopałem, co ja w ogóle chcę komentować. Jaką roślinę wolisz? No jasne, że żywą, sztuczną, nie wiem. Żywe są spoko, jeśli jest na to czas, więc wezmę taktycznie sztuczną, bo... Zależy od czasu, tak? Jasne, że fajniejsza jest żywa, ale nie ma też czasem na czasu na ogarnięcie ich, więc uwaga, lecimy sobie do drugiego testu. Bęk, przełączyliśmy się na drugi test, ale to było szybkie. Kurde, prawie normalnie szybkość światłowodowa. 10 łatwych pytań z serii, co byś wybrał? Skoro łatwych, to szybko przez nie przebrniemy. Co bym wybrał? Dostać najlepszą...
nową, najlepszą komórkę świata, czy nowego, najlepszego tableta świata. Nie korzystam w ogóle z tabletów i nie widzę zastosowania, więc wybrałbym komórkę. Co bym wybrał? Mieć talent do zdolności artystycznych. Brzmi sensownie, bo można też na tym zarobić. Mieć dobrą wiedzę, chyba miało być wiedzę o otoczeniu. Jeśli miałbym wiedzę o otoczeniu, to mógłbym to jeszcze bardziej wykorzystać. Jakby nie to, że tylko idę na to, że mógłbym to wykorzystać, ale też myślę tak jakby z punktu obecnego na przekroju na przykład 5-10 lat. Jeśli miałbym tylko zdolności artystyczne, to mógłbym siedzieć, malować obrazy i nie wiem, i jasne, mógłbym się gdzieś wyjść, nie wiem, na polanę czy coś, malować sobie, ale jednak cały czas robię to samo. A jakbym miał ogólną, dobrą wiedzę o otoczeniu, to mógłbym się zajmować, nie wiem, czy to chociażby roślinami, czy to chociażby, nie wiem, z jakimiś skamielinami, cokolwiek takiego, co pierwsze, co mi przychodzi do głowy, tak? Co bym wybrał? Latać, ale nie mieć innych zdolności magicznych. Nie umieć latać, ale posiadać wszystkie inne zdolności magiczne. To jest pytanie, co to są zdolności magiczne dla tej osoby. Typu, nie wiem, potrafię psikać wodą z ręki, czy na przykład pstryknąć i podpalić coś. Więc no, nie jestem zbytnio w stanie stwierdzić. Ale powiedzmy, że wybrałbym inne magiczne, bo nawet jedna czy dwie byłyby chyba bardziej przydatne od latania. Nie wiem, po co bym miał latać. Może szybko schodzić na przykład z wysokiego piętra. Ewentualnie jakby się coś zawalało czy coś. Co byś wybrał? Być wampirem, być wilkołakiem? To jest ciekawe pytanie, ale chyba wolałbym być wampirem. Tak mi się wydaje. Co byś wybrał? Nigdy więcej nie mieć pryszczy na twarzy, nigdy więcej się nie pocić. Pryszcze. Ja zbytnio nie mam takowych. Szczerze. Więc chyba wolałbym się nie pocić, bo w lato jest gorąco. Oj, gorąco i sami wiecie, o czym mówię. Co byś wybrał? Mieć mega wielką, wielką plazmę? Posiadać wszystkie płyty swoich ulubionych filmów? O, bolączka. Wszystkie? To wszystkie. Bo będzie droższe niż plazma. Na plazmę sam odłożę. Co byś wolał? Znajdź sekrety swoich wrogów, prowadzić mega popularnego bloga. Pytanie, po co bym miał znać sekrety swoich wrogów? Prowadzić mega popularnego bloga. Chyba prędzej znać niezależnie na blogach, tak jakby, nie no. Kto co by wybrał, to już jest inna kwestia. Co byś wybrał? Aby twoi przyjaciele byli nieśmiertelni, abyś to ty był nieśmiertelny. No ale co mi po tym, że przyjaciele są nieśmiertelni, jak ja odejdę i nic nie będę z tego miał. Z drugiej strony, jeśli oni odejdą, to ja zostanę sam. Chociaż będę mógł to kontynuować, więc powiedzmy, że sam będę nieśmiertelny. O, powiedzmy tak. A może będę w stanie, nie wiem, pobrać od siebie jakąś, nie wiem, trochę krwi wlać im do żyły i też będą nieśmiertelni. Nie wiem, na jakie zasadzie by to miało działać. Come on. Może dostałbym jakiegoś takiego potka, którym sobie wypił i wybiłbym trochę, dałbym im trochę i może nie byłaby to nieśmiertelność, ale by przedłużyło życie o wiele. A co byś wybrał? Udać się do Rio, udać się na Florydę. Floryda. Nie byłem jeszcze. Jakby nie patrzeć, więc bardzo bym chciał. Dobrze, no i mam ostatnie pytanie. Co byś wybrał? Umieć czytać w myślach, mieć umiejętność teleportacji. O Jezu, teleportacja, coś po prostu pięknego. Ja bym wolał teleportację, bo chcę gdzieś iść, pstryk, nie ma mnie tu. Pstryk, wracam, tyle. Nie muszę się z niczym bawić. Po prostu jeszcze jakby nie było ograniczeń kilometrowych. O, po prostu coś cudownego. Także to by było na tyle. Udało nam się przebrnąć przez dwa quizy. Standardowo napiszcie, czy wybieraliście mniej więcej to samo, czy skrajnie inne, czy mniej więcej pół na pół. Póki co, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie ciepło, no i pa pa!